Cześć, witam wszystkich. Tydzień temu zapowiadałem, że dzisiaj będzie Bofors 37 mm kalibru, czyli kolejny FTF, kolejna część projektu Mława 1939. No i jak powiedziałem, tak też zrobiłem, więc zapraszam na kolejny odcinek tego minicyklu o Mławie 1939, FTF-ach i różnych innych elementach projektu, ale to te inne elementy to już raczej w przyszłości. No a teraz film, relacja z tygodnia. No to odcinek, w którym za dużo może budowania nie będzie, bo projekt jest dość prosty, ale sądzę, że nawet takie drobne rzeczy warto pokazywać, co też niniejszym czynię. Na początek mały inbox. Dwie identyczne ramki z częściami armaty. Widać, że bardzo ładnie odtworzono detale. Bardzo dobry model. Choć, jak to czasem zdarza się w przypadku serii FTF, były pewne wątpliwości co do rozmiarów działka. A tutaj mamy już figurki. Figurki będą robione w innym odcinku. O czym robione? Malowane. Całkiem przyzwoite, choć z miękkiego plastiku. Ale wiadomo, no, nie jest to może poziom, nie wiem, Cezar Miniatures, dowódca działu, no przed chwilą widzieliście, teraz jest ładowniczy. I na koniec celownicza armaty. No, musiałem się trochę napracować, żeby go znaleźć w tej grupie. No i jest. Po pewnych drobnych poprawkach i oczyszczaniu myślę, że będą prezentowały się całkiem przyzwoicie. No jeszcze druga grupa. Wiadomo, wszystko jest zdublowane w tym zestawie. No to mogłem przystąpić do sklejania armaty. Części dużo nie ma. Wycina się je całkiem prosto. Są te miejsca przyczepu do ramek opracowane tak, że właściwie wystarczy czyszczenie skalpelem. Bardzo inteligentnie jest zaprojektowane to działko, także no, nie trzeba się jakoś mozolić tutaj z jego detalami, z ich poprawianiem. Natomiast trzeba uważać na takie właśnie części jak ogony działa, bo są bardzo delikatne i wiele takich części no, można sobie łatwo uszkodzić, albo złamać, albo w jakiś inny sposób naruszyć ich integralność. Starałem się bardzo minimalnie używać kleju przy tej, że się tak wyrażę, produkcji. Dlatego, że no wiadomo, to działko ma trafić na dioramę, więc jeszcze pewnie różne detale mogą być tam zmieniane. Dlatego te ogony są przyczepione tylko tak na ścisk. Tutaj oto widzicie montaż samej armaty. Trzeba dokleić zamek. Ale nawet mimo, że są tu małe detale, nie jest to jakimś dużym problemem. I teraz również na wcisk zamontowałem cały zespół działa. Lufę i zamek na łożu. I dokleiłem tarczę osłonową od przodu. Wszystko jest bardzo dobrze spasowane. No jedynym problemem jest to, że te detale są naprawdę niewielkie, w związku z powyższym
trzeba tutaj trochę się namęczyć, żeby to wszystko znalazło się tam, gdzie trzeba, ale da się to zrobić. Ogony też co jakiś czas zdejmowałem, jeżeli było to przydatne przy budowie. Również na wcisk zamontowałem koła. A potem ogony z powrotem trafiły na swoje miejsce. I tak się prezentuje działko po sklejeniu w całości. No to mogłem przystąpić do malowania. Na początek czarny podkład z One Shot Primer z Miga. Zastanawiałem się, czy sobie nie zamocować tego działka w czymś, ale wolałem po prostu poczekać moją zwykłą metodą, aż w jednym miejscu wyschnie podkład i chwycić je w ten sposób, bo bałem się autentycznie, żeby przy takim mocowaniu czegoś po prostu nie uszkodzić albo nie zgryźć. Ono rzeczywiście jest bardzo delikatne. Potem naniosłem biały podkład, tak żeby rozjaśnić te elementy, które są najbardziej widoczne od góry. Tu też jest One Shot White. Środki taczku też zostały rozjaśnione. I drugie działko, bo symultanicznie sklejałem też drugie, również otrzymało taką samą dawkę, no mniej więcej taką samą dawkę białej farby. Po nałożeniu zielonego Khaki Green, który za chwilę zobaczycie. Również jeszcze nieco białej farby z Mr. Hobby. Tak narzuciłem, naniosłem na model. Po to, ażeby jeszcze bardziej ten efekt wzmocnić. No ale nie uprzedzajmy faktów, bo to właśnie jest ów Khaki Green z Hataki. No i naniosłem go na całe działka. A potem zacząłem malować detale. Tutaj widzicie konkretnie malowanie farbą z AK Interactive, kolorem takim gumy opon, tychże właśnie opon w obu działkach. I tu również ta sama metoda. Muszę sobie wymyślić jakiś sposób na mocowanie tych drobnych detali. Może wy coś podpowiecie? Na koniec rozcieńczoną farbą od Miga, kolor ochry bodajże, pomalowałem siedziska, właściwie takie leżanki bardziej celowniczego i ładowniczego armaty. Potem naniosłem wash ze Starship Filter.
i gdy ten wysechł, wytarłem go po takim przesunięciu papierowym ręcznikiem. Nie widać tu może tego zanadto dobrze, bo wyostrzyło na moją rękę. No ale myślę, że wiadomo, o co chodzi, na czym ta procedura polega. Jest to raczej dość nieskomplikowane. No to teraz lakier bezbarwny, Hataka matowa. I na koniec pomalowałem elementy armaty. Zamek pomalowałem na kolor stalowy. I tym samym kolorem zrobiłem obicia na tej osłonie z przodu. Naniosłem również nieco pigmentów z Alejo, teraz bodajże tak, taki kolor ziemi. Napiszę wam oczywiście jak zwykle pod filmem z tych specyfików w danym odcinku. Po naniesieniu pigmentów utrwaliłem je mieszanką lakieru bezbarwnego i terpentyny. Więc teraz takie dwa zdjęcia przedstawiające to, co udało się skleić do tej pory. No i moje podsumowanie. No i tak się prezentuje Bofors, właściwie dwa Boforsy. I w tym miejscu na chwilę krótszą lub dłuższą planuję zawiesić, znaczy może nie zawiesić, ale zająć się czymś innym, bo oto zdarzyła się ciekawa rocznica, 50. z takiego dość znanego w kręgach balenistycznych tajemniczego zdarzenia, jakim było zniknięcie pod koniec maja 1968 roku, 50 lat temu, amerykańskiego okrętu podwodnego USS Scorpion na Atlantyku w pobliżu Azorów, jak się później okazało. I w związku z tąże 50. rocznicą zatonięcia Skorpiona chciałbym co nieco opowiedzieć o jego historii, może nie tyle historii samego okrętu, choć to też pewnie będzie, ale historii jego zatonięcia i poszukiwań tego, co z okrętu zostało. No i jak to zwykle u mnie bywa, przy okazji skleimy też model. No, okręty, jak wiadomo, skleja się w mniejszych skalach niż 1 do 72. I tak się w sumie zastanowiłem, jakby to było, gdyby wprowadzić tutaj inną skalę. A ja ostatecznie doszedłem do dwóch wniosków. Po pierwsze, że modelarstwo jest jednak dla jakoś tam mniej lub bardziej odważnych. A po drugie, kanał nazywa się 172, więc nie miałem w zasadzie za bardzo pola manewru. I rzeczony Skorpion też będzie w tej skali. I ten oto model zamierzam sklejać w najbliższym czasie. A jak mi pójdzie, no to zobaczycie. W przyszłym odcinku pewnie będzie historia i inbox, jak zwykle. No a potem będzie sklejanie.
Model jest z firmy Revel, choć zdaje się on ma dość długi życiorys i kilka innych firm go też jakoś konfekcjonowało, pakowało, produkowało. Trudno tutaj mi w tej chwili dokładnie powiedzieć, jak to było. No ale w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, trochę więcej o tym modelu się dowiemy. No to, żeby jeszcze bardziej nie przedłużać, widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze. No i jak zwykle dzięki, trzymajcie się, cześć!